Jak skomentuje pan fakt, że nie został pan wpuszczony do pracy mimo wyroku sądu? Nie jest to żadne zaskoczenie. W ostatnich latach i wyroki sądowe, i prawo po prostu nie są przestrzegane w naszym kraju, także liczyłem się z taką sytuacją. Rozumiem, że nie może pan przychodzić do pracy, a przełożeni nie wyznaczyli panu żadnych zadań. Dokładnie tak. Nie mam żadnych obowiązków orzeczniczych. Przełożeni uważają, że tak zwana Izba Dyscyplinarna odsunęła mnie od orzekania. Jakie ma pan plany? Jak ocenia pan szanse na zwycięstwo przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka? Jestem pewien, że wygram przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. A jak ważne jest dla pana wsparcie ludzi? W poniedziałek przed sądem też na pana czekali. To jest bardzo ważne. Obywatele bronią niezależnego sądownictwa blisko 7 lat.